absolutely crazy about it! Devil May Cry, in high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie. Po Chryste, panie, jak gargantuicznym wręcz okresie od ostatniego odcinka z DMC2. Pff, ile to już minęło? 2,5 miesiąca, jak to nagrywam, a może... No, tak, no, co najmniej 3, jak to będę publikował. No, ale trudno. Ciągnę mniej inne gierki, ale... DMCK też trzeba skończyć, żeby móc progresować kolejne części. A teraz mam dwie części DMCK w tej odświeżonej do jakości HD trylogii, a potem jeszcze dwie do przejścia. Ale dobrze. Póki co, rozpocznijmy misję. Dwa światła otworzą zapieczętowane wrota i poprowadzą łowcę w głąb podziemia. Grekiem atakowała mnie kwadratem. Okej. Okay. Ten cholerny padek mnie zirytował, no. Dziękuję! Jest, dodali wreszcie! Dodali w dwójce, widzę te możliwości szybkiej zmiany. No i pięknie! Tak to ja się mogę bawić. Dobra. Dzierż ostrze zwinnie, aby... przynieść światło do tych drzwi. Tak mniej więcej. Z tego było. Także panom dziękujemy. Tutaj wracamy do początku. Czy tu jest coś schowane? A kurde, aż się prosiło, żeby coś dodać. Ty patno. O, dobra, to była. Czy były? Nie była, były. Czerwone orby. Kolejne czerwone orby. To tyle? Au. Boże, że nie masz rządu odblokowanego. Jezus Maria. Ta kalina to może być niezła. O, tu jest jeszcze przejście. Zobaczmy. O, a nie. A okej, okay, dobra, jednak tak. Okej, okay, no to mamy jedno. Aha, dobra, to jest kulka, po prostu do dziabnięcia.
ja po prostu nie zauważyłem. Mogliby się naprawdę przestać spawnić. Co, już? Czwarte? O! A, czyli to jest czasówka. Dobra. Po. Czekaj. Było. Aha, nic. Kurde, już myślałem, że odkryłem jakiś sekret. Nie walczymy, tylko idziemy od razu do kolejnego. No i okej. Teraz otwarta. Znaczy, to też nie jest czasówka, więc może się też jej pośpieszę. Znamy z poprzedniej części. Naładowano. Okej, mamy przejście. I coś mnie zassał w głębiny. Savage Golem! Jak się włączały te przemiany? Dwa bampery, czy... On się zregenerował? Serio? Oj, co, boss? Czy kolejna moc? Wielka ćma. To jest boss? Are you nuts? To jest boss? Wielka ćma? Come on, ludzie! Oj! O, dziawnęło mnie. Aha, dziawnęło mnie, ale w sumie to mi nic takiego nie zrobiło. Mam się ładować na demona, a potem na pierwszy z tamtego, czy co? Bo póki co tak to wygląda. Okej.
Tyle dostałem. A, dobra, to jest ten malutki pewnie larwa, która się zmienia w to gówno wielkie. No nie, czekaj. Tu jedziemy. Proszę, od razu jakoś tak szybciej poszło, nie? O, zabiłem tę larwę w ogóle. Nieźle. Dawaj, dawaj. No ej, no to już jest żart. Literalnie chyba najnudniejsza walka ever to będzie. No nie, dam celuj. W górę, w tego wielkiego motylka. Śmiecie, śmiecie co to jest. O, dziękuję. Zajebiście. Pierdziele. 5 minut naparzania tak naprawdę, których nie powinno to nawet być. Bezsensowne takie coś. Walka, która polega tylko na tym, żeby w dobrym momencie sobie zmienić na Kalinę Ann czy tej rakietnicę i nawalać w głównego przeciwnika. Co, teraz zaskakujemy tutaj i jest koniec misji. Jap! No, zakładam, że gdybym to zrobił troszkę szybciej, no to by... może było B. Może nawet A za czas misji. No dobra, trudno się mówi. I tak tego nie przychodzę po to, żeby wiedzieć, gdzie jest. Bo wolę to robić w nowszych w częściach. Choć szanuję ludzi, którzy nawet w tych trzech pierwszych, no głównie w jedynce i dwójce, bo w trójce jeszcze to się da jakoś tak fajnie ten styl ogarnąć. Ale w jedynce i dwójce, jak ktoś ma wszędzie eski, szacunek. Dobra.
Czy ja mogę się upgrade'nąć? What? Vendetta? Co to jest za... A, dobra, czekaj. Zabiłeś bossa. Zabiłeś bossa, pamiętaj o tym, idioto. No pewnie... Pewnie z tego motyl... Z tej motylo ćmy, ty durny padzie, weź mnie takie wkurze. Z tej ćmy pewnie to nam wypadło. Miałeś pod miecz, ale dobra. Ulepszmy Ebony Ivory za 10 tysięcy i za 5 tysięcy ulepszmy Vendetę. Dobra, i temu nie mam co kupować, chyba że niebieską orbę sobie kupię. Cyk, i dziękuję. Chociaż nie mogłem poczekać, aż trochę oberwę na polu walki, ale dobra. Już nieważne. On dzierży włócznie i jest posłuszny wilkom. Jego jedno oko posiada wiedzę i nienawiść. On jest tym, który przynosi misfortune, fortune, fortuna, niefortunę. Pecha? Jakoś tak? Bo my z Fortune można też jakoś... Można też jako pecha chyba przetłumaczyć. Aha, okej, okay, nie zaskakujemy, idziemy po prostu tędy. Ha. Trochę mnie ciekawi walka z Final Bossem, jak będzie wyglądała. O! Proszę, pierwsza sekretna misja w tej części. Pierwsza i zapewne też ostatnia. O, białe orby wpadły. Dobra, jeszcze spróbuję zebrać te orby po drugiej stronie. No, dziękuję. Dobra, czekaj, ja... To było gdzie? Pod itemem chyba? Nie. Zobaczmy sobie, co ja tutaj mam do wyboru. Zobaczmy. A szybciej się ruszam w triggerze, mogę latać w triggerze. Nie zastanawiam się, co jest tutaj. Atakuję błyskawicami, atakuję ogniem. Może wróćmy do błyskawic na razie. Miecze. Wielki, spory mieczyk. Aha, czyli to jest tak samo jak w jedynce. Kurde, czemu jest szybki? Czemu mogę szybko... Aha, ale to, dobra, kombo i tak jest takie samo. Okej. Okay. Jakby, okej. Okay. Jest pod lewym triggerem jest szybka zmiana pistoletu. To czemu pod prawym triggerem nie ma szybkiej zmiany broni? Znaczy broni białej, chciałem powiedzieć. Mnie to boli, że tak naprawdę w dwóch pierwszych częściach DMC ocenie wybija się za różnorodność komba, czy tam wykonywanie tego, wykonywanie ciosów, tylko po prostu za albo odpowiednio długie młócenie jednego typa, albo za młócenie jakiejś konkretnej ilości typów. Hmm.
najlepszym przykładem jest chyba ten czołg, nie? Z drugiego odcinka, co pamiętam. Jak ja tam chyba eskę zrobiłem za co? Za po prostu mucenie go przez jakieś chyba... całe 2 minuty. I co to jest za ocena w takim razie? W trójce nie wiem jak jest, bo trójkę nie grałem, ale w czwórce jest tak samo jak w DMC Devil May Cry, że właśnie trzeba odpowiednio po pierwsze łączyć kombosy, czyli nie robić dwóch kombosów z rzędu, tylko najlepiej robić po jeden kombos, drugi kombos, trzeci kombos, żeby się różniły. I na przykład po trzecim kombosie można znowu zrobić ten pierwszy kombos, który się zrobiło i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu to trochę... Nie, może w trójce już to jest. W trójce dalej jest to samo, co jest tak w dwójce, że jedynce, że bronie białe. Zakładam, że skoro tutaj mogę zmieniać szybko broń palną, no to może broń białą też będę w trójce zmieniać. To jeśli w trójce dalej broń białą się zmienia po prostu wchodząc do menu, no to trochę się na tym zawiodę, bo w czwórce wiem, że już można zmieniać broń i białą, i... właśnie palną w trakcie gry. W sensie normalnie walczy, nagle cyk, mam inną broń. Tak jak to nazwą. Oto magnata, cyk, mam nagle rakietnicę. To samo jest z bronią białą. Mam rebelionę, nagle cyk, mam inną broń. Cyk, mam drugą broń. Cyk, mam trzecią broń. I tak kółeczko, nie? Najlepszy kombo, jakie można zrobić chyba w czwórce, to jest zrobienie komba na bossie, bo tylko chyba boss jest tak wytrzymały, żeby coś takiego przetrwać. Zrobić pełne kombo każdą bronią i za każdym razem używać innej broni. Chyba tego w czwórce to jest możliwe. W trakcie po prostu walki zmieni sobie na każdy rodzaj broni. Jako Dante oczywiście, bo jako Nero, czyli drugi bohater w czwórce, który w sumie, w którym gra się w sumie większość tej czwórki, to jako Nero mamy tylko... No dobra, no w sumie to mamy trzy, ale tak naprawdę trzecia broń to jest nie jako broń, tylko jako upgrade tak naprawdę tylko wyłącznie dla Nero. Pytanie, czy one się będą spełniły w nieskończoność, czy to jest jakaś skończona liczba? Nie, one to chyba tam w nieskończoność przyłaziły, no to... Ja za to podziękuję. Jeszcze zgarnimy. Tutaj oczywiście nie ma nic. O kurde, Dante, tutaj skacz. Idziemy tam, gdzie nas gra prowadzi. No, fajnie ten meczek wygląda. Szkoda, że nie możemy animacji zdobywania go. Bo właśnie tak po prostu pokonałeś bossa, a on... Dobra, no to masz nagrodę miecz. O, dobra, tutaj mamy dużo czerwonych worków. Można też dużo, tak na wyrost trochę, nie? Już się skończyło, ale chyba z tysiaka sobie zgarnąłem. A, czekaj, teraz... Bo muszę wylecieć sam, tak mi się wydaje. Czy nie? Czy to jest dziura w suficie? Nie jestem pewny. Tak, to jest dziura, dobra. Czyli trigger. A czekaj, muszę zmienić tego, Boże. Equip, amulet i Aria Heart potrzebuję.
nie wyłączam trigger. To już jest niepotrzebne. Co się tutaj znajduje tak w ogóle? Aha. Jedno wielkie nic. Zajebiście. Czyli właśnie zużyłem trigger totalnie po nic. Super. Co jest tutaj? O! Aha! Okej. Okay. Czyli to jest nie przejście dalej, tylko tu je po prostu przenosi ta cholerna kula. W sensie tego trigger też się szybko odzyskał. Uważam, że to jest typu. Ona oczywiście nie zostawi mi niczego. A dobra, nieważne. Po prostu nie zdążę sobie zginąć do końca. Ach, ta moja niecierpliwość. Dobra, co? Teraz zeskakuję. Zaś kula? No, to już wiadomo, czego muszę użyć. Bo nie po to są tu przeciwnicy, żebym tego nie wykorzystał, prawda? Tak, 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 tam jest dziura. A ja oczywiście muszę znowu zmienić sobie tego. To serce na to, co miałem, czyli na Quick Heart. Żeby... Ej, nie Elektro, Quick Heart, Elektro już miałem. Żeby właśnie szybciej się poruszać w Devil Triggerze. O, z tego też dużo nam wyleciało. Dobra, idziemy. Cyk, 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 trigger i biegniemy. O! Ciekawe. Aha! Ja jestem diabeł. Góra? Nie. To... Halo, co ja tu mam zrobić? Oczywiście, że po prostu to mucić, aż ile tylko się da. Boże, Szpadzie, współpracuj ze mną do ciężkiej cholery! Mamy taką... Trafiłem wreszcie tam, gdzie chciałem. Czyli mamy tutaj coś... Noż! Serio! Dante, synu dwóch twarzy, nie wkurwiaj mnie! Ale mało. No, chłopie! No kurwa! Aha, zajebiście mi idzie, naprawdę. O, wskakuj. Powiedziałem wskakuj, a nie przeskakuj.
No. O, dobrze, dobrze, tutaj. Dobra, dobrze miałem, dobrze wyczytałem, żeby poczekać chwilę. Cyk. Cyk. Teraz na górę, czy w prawo? Czy w lewo? Spróbujmy w lewo. Aha, dobra, to jest, nie ma znaczenia. Po prostu jakbym poszedł w prawo, to bym poszedł tam szybciej. Rejolo, ryzyk fizyk? Fuck me! Fuck me! I to moje wyczucie normalnie. Teraz to już gra mi po prostu opluła, nie? No, czy ty nie umiesz normalnie tego przeskoczyć? Czy ty koniecznie potrzebujesz ściany, żeby się przyczepić do niej, bo potem odpadasz jak kotwica? Na platformówkach sobie zażyczyli twórcy. No i musimy tylko to naładować. Co teraz? Winda. Serio, winda. Do czegoś tam mogę odpalić sobie Devil Trigger i tu po prostu wlecieć. No XD. O, chce się zniszczyć. Ciekawe. Oho, czyżby kolejna część talizmanu? Dobra, sobie nie mam czego tutaj sprawdzać, bo wykupiłem już co chciałem, wykupiłem co mogłem. A, dobra, czyli to ten opis bossa zwiastował. Wolberg. Wolverine? Nie, to nie był jakiś termin w tym? W Norwegii? Masz stary, specjalnie dla ciebie, Trigger. Żryj błyskawice! Oj, skończyło się. Unik! Unik! O, nie było uniku. Szkoda. Wielka szkoda. Ale dobra, też będzie po nim. No, nie mogę! Dwoma atakami unikłem jego dwóch ataków, po czym się włapałem. Kurde, jaki idiota. Jego dźgnięcie. Teraz podwójne dźgnięcie. O, świetnie. Wzmocnione dźgnięcie na głowie, jak w Soulsach. Przy jednym mieczu. Ej, to jest mój cios! Znajdź se własny! Dobra, pokonany. Teraz pytanie, czy to jest boss po prostu
z cyklu powracających, czy to jest boss, którego, wiecie, pokonałem i koniec. Nie będzie. Chyba, że to jest boss bardziej w stylu, no, to teraz byłem bossem? Byłem bossem, to teraz będę zwykłym przeciwnikiem. To jest bardzo możliwe. Okej, 36 minut na liczniku, no to to jest, myślę, idealny moment, żeby zapisać grę oraz ją także zakończyć. Znaczy zakończyć, boże, odcinek, bo do końca gry to nam chyba zostało jeszcze 8 misji, tak mi się wydaje. Tak więc okej, ode mnie to będzie tyle, do usłyszenia i do miłego. Cześć!